Identyfikator podmiotu. SCP-166. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-166 może być bezpiecznie przechowywany w warunkach minimalnej ochrony. Od dnia... roku SCP-166 zamieszkuje standardowy apartament klasy B w Ośrodku 17 z następującymi modyfikacjami. Apartament przyległy przekształcono w lokalny posterunek obserwacyjny. W korytarzu dostępowym w przedsionku zainstalowano przeświecające panele akrylowe uniemożliwiające wgląd do apartamentu przechowawczego z zewnętrznego korytarza. W obszarze przechowawczym umieszczono znaki ostrzegawcze, które przestrzegają przed przebywaniem tam pracowników płci męskiej. Racjonalne prośby o przedmioty personalne i modyfikacje apartamentu przechowawczego mogą być spełniane, o ile zatwierdzi je pracownik z upoważnieniem poziomu 4 lub wyższego. Do dzisiaj SCP-166 wniósł o egzemplarz Biblii, wersja Dua Reims, zrewidowana przez Challonera. Zatwierdzono. Różaniec katolicki. Zatwierdzono. Dostęp do księdza katolickiego umożliwiający obiektowi podchodzenie do spowiedzi, uczestniczenia we mszach oraz innych sakramentach. Oddalono. Różne książki i magazyny, zazwyczaj o charakterze religijnym. Zatwierdzono. Oczekują na przejrzenie i zatwierdzenie treści. Telefon umożliwiający kontaktowanie się z ksienią klasztoru w Cornwalli, w Anglii. Zatwierdzono. SCP-166 może korzystać z telefonu przez 1 godzinę tygodniowo, łącząc się wyłącznie z tym numerem. SCP-166 zazwyczaj preferuje przebywanie w swoim apartamencie, o ile zapewnione są jej atrakcje w formie materiałów o tematyce religijnej, książek, telewizji i artykułów artystycznych. W zamian za kooperację obiektu raz na miesiąc umożliwia się mu spędzenie 12 godzin z dala od Ośrodka 17 na przyległej, niezamieszkanej wyspie. W trakcie tych zdarzeń należy stosować się do protokołu ograniczonego zwolnienia 19A, przy czym w odległości do 500 metrów od SCP-166 w czasie transportu nie mogą znajdować się żadni pracownicy płci męskiej. Ponadto mężczyźni nie mogą znajdować się na wyżej wymienionej wyspie w czasie, kiedy przebywa tam obiekt. Jako, że nawet najlżejsza odzież wywołuje u obiektu odleżyny po 45 minutach stałego okrycia, SCP-166 z przyczyn medycznych może być naga. Pościel musi być wykonana z długich skrawków bawełny i powinna być zmieniana cotygodniowo. Pracownicy płci męskiej nie mają prawa oglądania SCP-166, ani przebywania w jego bezpośrednim pobliżu. Pogwałcenia tego rozkazu skutkować będą natychmiastowymi procedurami dyscyplinarnymi i możliwą terminacją. W przyległym pokoju obserwacyjnym musi zawsze znajdować się co najmniej jeden pracownik płci żeńskiej, który będzie bezpośrednio obserwować obiekt poprzez szczeliny obserwacyjne lub kamerę bezpieczeństwa. Celem zminimalizowania ryzyka przypadkowego wystawienia na oddziaływanie obiektu, wszelkie kamery i okna powinny być wyposażone w filtry przeświecające, zapewniające stłumienie co najmniej 50% szczegółów obrazu. Nie należy przechowywać żadnych nagrań ani fotografii przedstawiających SCP-166. SCP-166 nie wymaga dostępu do pożywienia, pomijając około 1 ml ludzkiego nasienia, który obiekt będzie przyjmować oralnie raz na tydzień. Dla wyżej wymienionego celu osiągnięto porozumienie z lokalnym bankiem nasienia. Pobranie przedmiotu żywienia bezpośrednio z placówki następować będzie wyłącznie w sytuacjach kryzysowych. Mimo że SCP-166 nie wymaga dostępu do żadnego innego pożywienia, obiekt może i konsumuje normalną ludzką żywność. Z racji wielu problemów zdrowotnych SCP-166, przynajmniej raz na tydzień należy obiekt poddawać badaniom medycznym.
Opis. SCP-166 przypomina kobietę w późnym wieku nastoletnim, przeciętnego wzrostu i smukłej budowy ciała. Analiza medyczna i fizjologiczna wskazuje, że obiektowi właściwe są ciężkie dewiacje względem podstawowych norm ludzkich. Przyspieszony jest rozrost włosów obiektu, około 20 cm miesięcznie. Obiekt wrażliwy jest na materię cząsteczkową, przenoszoną drogą powietrzną, jak na przykład dym papierosowy czy aerozole. Owe mogą indukować występowanie objawów podobnych do silnych ataków astmy. Nadzwyczaj wrażliwy na powstawanie odleżyn oraz dotyczą go różnice z zakresu dietetyki. SCP-166 wywiera nadzwyczajny efekt na mężczyznach. Po wejściu w kontakt wizualny z SCP-166 100% mężczyzn usiłowało przeprowadzić z obiektem natychmiastowy stosunek płciowy, bez względu na ich orientację seksualną. Około 70% testerów przestało ulegać wyżej wymienionemu impulsowi po usunięciu ich z pobliża SCP-166. 30% jednak doświadczyło przemiany pożądania w obsesję, która prowadziła do brutalnych usiłowań uzyskania dostępu do SCP-166. Preparaty amnezyjne klasy A są efektywne w 43% takich przypadków. Pozostałe przypadki wymagają poddania ich terminacji. Efekt, który SCP-166 wywiera na mężczyznach, wywołuje u niego silny niepokój. Nie tylko dlatego, że obiekt usiłuje wieść życie klasztorne, oparte na pryncypiach cnotliwości, ubóstwa i posłuszeństwa. Z tego i innych powodów kategorycznie wzbrania się kontaktów między obiektem a wszelkimi mężczyznami. Dodatek 166A. Okoliczności pozyskania. SCP-166 został pozyskany z klasztoru w Cornwalli w Anglii w dniu roku. Według zakonnic obiekt został dostarczony klasztorowi przez niewyróżniającą się niczym osobę, która twierdziła, że obiekt jest potomkinią starej, niezwykle silnej kreatury i przekazała im instrukcje opieki nad obiektem. Nie powiodły się żadne dotychczasowe próby zlokalizowania matki obiektu. SCP-166 był wychowywany przez zakonnice w klasztornym otoczeniu, dopóki pewien młody mężczyzna, tester A, który przedostał się do klasztoru, by spotkać się z jedną nowicjuszką, przez przypadek nie ujrzał obiektu. 3 dni później tester A stał się agresywny i zaatakował klasztor, usiłując uzyskać dostęp do SCP-166. Tester A zabił jedną zakonnicę oraz ciężko zranił 3 inne, zanim został powstrzymany siłą. Operator fundacji, który konsultował się z lokalnym księdzem w sprawie niezwiązanej, usłyszał o wyżej wymienionym incydencie i udał się do klasztoru. Kiedy operator wystawił się na oddziaływanie obiektu, natychmiast zerwał kontakt, uwięził się i zażądał, by operację pozyskania przejął operator płci żeńskiej z dowództwa. Agent Beatrice Maddox wkrótce po tym weszła w kontakt z Ksienią i uzgodniła szczegóły przekazania SCP-166 Fundacji w celach zabezpieczenia i zbadania obiektu. Dodatek 166E. Tekst listu nieznanego pochodzenia umieszczonego w apartamencie SCP-166 w dniu roku. Droga, po raz pierwszy spotkałem twoją matkę, kiedy była dziewczyną. Zamiast stóp miała kopyta, a w oczach tliło jej się światło gwiazd. Była pięknem i naturą, a ja zabiłem ją obiema rękami. Eden to nie jest miejsce. To stan. Chcieli nas z powrotem do niego zabrać. Zatrzymałem ich. Zabrałem nam raj po raz drugi. Nigdy nie żałowałem tego, co wtedy uczyniłem. Oprócz jednej rzeczy. Kiedy mnie widziałaś po raz pierwszy tamtego dnia, zobaczyłaś, że twój ojciec umieścił pocisk w głowie twojej matki. Nie mam wymówek. Jedynie wyjaśnienie. Mam nadzieję, że zrozumiesz, dlaczego to zrobiłem. Mam nadzieję, że mi przebaczyłaś. Kocham cię. Chciałbym zrobić dla ciebie więcej. Najlepszym, co mogę zrobić, było zostawienie cię w rękach dobrych, kochających ludzi i żywienie nadziei, że wychowają cię, wyręczając mnie.
Z tego co widziałem, poszło im dobrze. Przepraszam, że nie mogłeś z nimi zostać. Przepraszam, że sprowadziłem cię do tego miejsca. Obiecuję, że zrobię wszystko, co mogę, by było ci tutaj miło. Obiecuję, że zadbam o twoje bezpieczeństwo. Wszystkiego najlepszego z okazji 16 urodzin, kochanie. Twój ojciec. A...